Iga. Dzień dobry, witam Państwa. Po raz kolejny mam okazję włączyć się w działania Stowarzyszenia Zieloną Górą Zacznij Biegać. Jednak pierwszy raz na moim terenie. Dlaczego na moim? Jestem mieszkanką osiedla Pomorskiego i jako rodzice wraz z dyrekcją, nauczycielami tego zespołu podjęliśmy decyzję o tym, żeby założyć takie stowarzyszenie aktywnie działających rodziców właśnie o nazwie STAR. Chcemy się włączyć w pomoc temu osiedlu i tej tutaj całej społeczności i niejako odczarować to nasze osiedle, bo ono jest naprawdę wdzięczne, ono się rozrasta w zastraszającym tempie, natomiast to, co za mostem do tej pory było zapełniane, chcemy to na nowo, że tak powiem, wskrzesić. I jakie działania? No, to, co pani dyrektor już wspomniała, chcemy pomóc dzieciaczkom z naszego rejonu, głównie tym najuboższym. Więc chcemy jako również rodzice poświęcić swój wolny czas, zaangażować koło wolontariatu ze szkoły po to, żeby wskrzeszać tak naprawdę chęć pomocy również w tych naszych dzieciach, czyli przez swoją postawę pokazać im, że poświęcenie wolnego czasu tak jakby zaowocuje na przyszłość. Za mną siedzą dziewczyny z szkolnego koła wolontariatu, które również chcemy włączyć w tą akcję. I oprócz tych wszystkich atrakcji sportowo-rekreacyjnych, ciepłej grochówki, pysznego upieczonego ciasta i rodzinnej świątecznej atmosfery tego 10 grudnia, chcemy również włączyć się w akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS, ze względu na to, że naprawdę codziennie gdzieś w naszych rejonach, kręgach rodzinnych, znajomych, bliższych bądź dalszych, ktoś dowiaduje się o tym, że jest chory i chcemy właśnie dziewczyny zaangażować. Każdy uczeń powyżej 13 roku życia, a reforma oświaty dała nam tą możliwość, że w szkołach podstawowych mamy już 7 klasy, czyli dzieci powyżej 13 roku życia, które mogą naprawdę aktywnie i na pełnych prawach włączyć się chociażby w taką rejestrację dawców. Czyli to u nas na biegu również będzie można przeprowadzić. Okej, okay. No i kończąc, drodzy Państwo, tradycyjnie nasz apel i takie sformułowanie, niech znów zabiją gorące zielonogórskie serca. To wspaniale, że już mamy 3 lata, no trochę powoli dorastamy, to już jest trzeci roczek, czyli już tak trochę się nauczyliśmy chodzić, coraz fajniejsze te biegi są. Natomiast serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Stowarzyszeniem Zielonogóra Zacznij Biegać, naszych potencjalnych darczyńców. Otwórzcie swoje serca, otwórzcie swoje portfele, bardzo Was prosimy, przyjdźcie. Każdy prezent drobny, który chcecie ufundować, przynieść, to nie muszą być tylko środki finansowe, to mogą być jakieś fajne gadżety, to mogą być różne słodkości, które chcielibyście podarować. Nasze wspaniałe firmy zielonogórskie bardzo często tak robią, że zgłaszają się do nas i oferują różnego rodzaju wodę, słodkości. Są firmy, które oferują jakieś fajne vouchery. Zachęcamy, piszcie do nas na Facebooku, przekażemy to dzieciakom, bo nic tak nie cieszy takiego małego szkraba, jak on wygra, że nie dość, że dostanie ten piękny medal, a w tym roku mamy przepiękne, myślę, że tu nie będę zdradzał, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne medale.